Okej. Okay. Pracujesz więcej czy mniej niż pół roku temu, jak ostatnio rozmawialiśmy? Myślę, że jeszcze więcej troszeczkę. To jest tak, że to cały czas coś się dzieje, coraz więcej z projektów różnych, więc pewnie trochę więcej. Znaczy, to cały czas jest dużo pracy, ale to jest fajne wszystko tak naprawdę, więc to wszystko absolutnie mnie cieszy i to jest... Wiesz, to jest tak, że nie czuję, że to jest do końca praca. No, to taki projekt, na przykład tak jak teraz. Było dużo nagrywek, bo w tym sezonie było więcej robotów, więcej walk, więc jest więcej odcinków na przykład, ale to są takie fajne projekty, które naprawdę mnie cieszą i to robię z dużą przyjemnością, nawet jeżeli muszę wstać o 7, a ja chodzę spać o 6. Żona nadal toleruje twoje hobby, twoje zajęcie, twoje komentowanie? To jeszcze tak. Jeszcze jej się udaje, na szczęście. Wciąż jest cierpliwa, na szczęście, bo z tym by był problem, ale no wciąż tak samo, jak zawsze, gdzieś tam mało czasu na wszystko, przez to, że właśnie jest cały czas dużo pracy i tak dalej, ale na szczęście jest bardzo cierpliwa. Właśnie jak słyszę takie pytanie, to wtedy sobie uświadamiam, jak bardzo jest cierpliwa faktycznie. Jak słyszę, czy dalej jest cierpliwa, to faktycznie dalej jest cierpliwa. Tak. Czyli z wywiadu wracasz z kwiatami do niej? No powinienem faktycznie chyba. To dziękuję za podpowiedź. W takim razie to chyba dzisiaj koniecznie. A słuchaj, bo za chwilę pękną ci trzy dyszki i były już jedne święta, drugie święta. Nie dostajesz takich pytań zza talerza świątecznego, kiedy skończysz grać w gry, a pograsz w przedłużanie rodu? Nie, znaczy faktycznie gdzieś tam kiedyś były takie pytania, czy kiedy właśnie skończę grać w te głupie gry i zajmę się prawdziwym życiem. Teraz już nikt takich pytań na szczęście nie zadaje, więc nie, na szczęście w przypadku rodziny to nie ma jakichś takich dużych nacisków na to i wiedzą, że to jest już takie... No nie wierzę, że tam, wiesz, dziadkowie gdzieś nie powiedzą, że... Dziadkowie to zawsze oczywiście, ale no, myślę, że zaraz wszyscy szanują. Myślę, że też wszyscy szanują gdzieś tam nas całkowicie, wiedzą, że jak my uznamy, że jest na to czas, to wtedy przyjdzie na to czas faktycznie. Ostatnio mówiłeś, że tylko topka zarabia na e-sporcie, na gamingu w Polsce. No i teraz właśnie w nawiązaniu do ligi. Tam za zwycięstwa zarabia się konkretne już pieniądze. Czy myślisz, że teraz dzieciaki na przykład będą siadały przed komputerami i mówiły rodzicom, że nie idę do szkoły albo nie odrabiam pracy domowej, bo ćwiczę, żeby być e-sportowcem i w ten sposób zarabiać na chleb? Być może tak dzieci już mówią, nie wiem do końca, ale na pewno, jeżeli dzieci tak mówią, to ja polecam rodzicom strzelić ich po uszach, bo tak nie powinno być oczywiście. Zresztą to bardzo często mnie też dzieci pytają w sumie, czy młodsi widzowie mówią, że tak już gdzieś tam grają w tego Counter-Strike'a na przykład, że są już dobrzy i teraz jak to zrobić, żeby być tym sportowcem i żeby na przykład na tym zarabiać. Ale prawda jest taka, że naprawdę bardzo mały procent ludzi gdzieś tam osiągnie jakiś taki duży sukces, żeby mógł się z tego utrzymywać. No, tak samo jak z piłką nożną. No, bardzo dużo ludzi w Polsce trenuje piłką nożną, ale bardzo mało ludzi też wybija gdzieś tam do tych wyższych lig, czy w ogóle gdzieś tam do Europy. Także to jest ważne, żeby o swojej edukacji pamiętać i żeby na tym się skupić, bo absolutnie nie można rzucać szkoły na rzeczy sportu, bo szansa na to, że się uda, jest bardzo mała tak naprawdę. I czy będzie tak, że z kumplami będziemy siedzieli przed ekranem, przed monitorem i oglądali walkę Counter-Strike'a zamiast Ligi Mistrzów, ale tej piłkarskiej? Czy nie będziemy chodzili już do pubów na piwo, na mecze? Znaczy, będziemy chodzić do pubów na mecze, tylko że nie zawsze piłkarskie. Czy ja myślę, że to się, jak z piłką nożną się nic nie zmieni, bo piłka nożna to jest taki sport absolutnie ponadczasowy i myślę, że tej piłki nożnej to nie ma jak przegonić, ale to nie znaczy, że nie będziemy chodzić do pubów oglądać meczów Counter-Strike'a chociażby, bo no, w przypadku e-sportu to też jest tak, jak w przypadku piłki nożnej czy w ogóle sportów, że mamy swoje ulubione drużyny, mamy swoich bohaterów tak naprawdę, których chcemy śledzić. Ronaldinho, który robił te swoje triki podczas meczów i później wychodził się na boisko, żeby powtórzyć to samo. Tak tutaj też mamy dokładnie taką samą sytuację. Zobaczysz coś podczas meczu e-sportowego gdzieś tam i później sobie myślisz, o rany, muszę to zrobić, muszę to powtórzyć. Izak, jak różni się drugi sezon walk robotów od pierwszego? No myślę, przede wszystkim to jest komentatorskie duo. Znaczy, jestem ja na szczęście wciąż, ale zmienił się partner, wcześniej pan Tomasz Zimoch, teraz Nerwarian, tak, czyli Damian Ziaja, więc myślę, że to się przede wszystkim zmieniło tak naprawdę, bo myślę, że ten komentarz będzie taki bardziej gamingowy, no bo na pewno w moim środowisku ludzie znają Nerwariana, myślę, nawet bardziej niż pana Tomasza Zimocha. Czemu warto obejrzeć drugą serię? No właśnie przede wszystkim dlatego, że jakby pojawiły się nowe roboty, czyli te latające roboty chociażby, co jest bardzo, bardzo fajne. Tak, ewoluowało dosłownie. To ja myślę, że to tak jakby względem poprzedniego sezonu, to nagle tak jakby się przesunęli o 10 lat do przodu, mam wrażenie, że chodzi o technologię w ogóle. I tam... Zawodnicy po prostu zauważyli, że potencjał jest gdzie indziej i wyciągnęli wnioski z tych bitew poprzednich? Być może tak, no być może chcieli spróbować czegoś nowego właśnie i jakby być może jeszcze w poprzednim sezonie te drony nawet, które ostatnio faktycznie, no tak się o tych dronach słyszy coraz więcej, nawet w internecie gdzieś tam się czyta o takich dronach i coraz więcej ludzi drony ma i teraz też
ci konstruktorzy postanowili te drony wykorzystać. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa i gdzieś te nowe różne technologie zostały zastosowane, co jest też bardzo, bardzo fajną sprawą. Także w tym drugim sezonie myślę, że właśnie warto to oglądać dlatego, żeby zobaczyć te takie nowe możliwości tak naprawdę, bo to się wszystko rozwinęło. To po pierwsze. A po drugie, no to myślę, że dla naszego komentarza z Nerwarianem, bo każdy będzie ciekawy, jak sobie poradzi Nerwarian w takiej nowej roli, bo właśnie Nerwarian raczej jest znany ze swojego spokoju, tak, i opanowania, tutaj walki robotów i nagle iskry i te, no momentami tak faktycznie był w szoku, nawet pamiętam, jak oglądaliśmy jakieś pierwsze walki jeszcze, zanim w ogóle przechodziliśmy do komentarza samego, to pamiętam, jak Nerwarian reagował, to aż byłem w szoku, że Nerwarian potrafi tak emocjonalnie podchodzić do sprawy, no. No właśnie, także absolutnie myślę, że to będzie ciekawa sprawa dla ludzi, żeby zobaczyć w ogóle jak wygląda nasz duet z Nerwarianem i sobie to porównać do poprzedniego sezonu. Izak, zagrajmy w grę. Zobaczymy, jak dobrze znasz tytuły sprzed mniej więcej 20-30 lat, czyli teoretycznie wtedy, kiedy raczkowałeś i w gamingu, i dosłownie. Zobacz, pierwsza gra. No już tam podglądałem przed chwilą, ale chyba tego... Na Atari. Chyba nie kojarzę tego tytułu. Gdzieś coś ta postać mi gdzieś mignęła na pewno w moim życiu, ale nie jestem w stanie podać tytułu na pewno. Jest północ-południe. Idziemy dalej. To jest kontra, tak? To oczywiście. To? O rany, Jezu, grałem w to nawet. O rany, jakie to uczyczył czego. Jezus Maria, jak ja tego dawno nie widziałem. Ja to widziałem ostatni raz, jak to grałem i to było 20, nie wiem, 5 lat temu gdzieś. Jego, nie pamiętam, jaki tytuł był tej gry. James Bond Robocop. Tak, a to widzisz, nawet nie kojarzyłem tytułu w ogóle, ale pamiętam, że w to grałem naprawdę i to jest niesamowite, bo naprawdę ostatni raz to wiedziałem, jak to grałem, o rany. To na pewno? No to Prince of Persia. No to chyba druga część. Może pierwsza. I klasyk? Od tego się zaczęło? Zaczęło to się od Lotusa. Nie, to jeszcze było chyba przed jakimiś Need for Speedami, nie? Więc to niemożliwe. No, blisko. Need for Speed 1. Tak, to jest 1? No to dobrze. No to... Jeszcze jedno mamy ostatnio, bonusowe. Tak, ten wielki owca. Tak to się jakoś nazywało specjalnie, czy to po prostu wielki owca? Wilk był, wielki zając, tak jest. Miałeś coś takiego? Chyba nie, ale pewno pamiętam, że w przedszkolu mieli moi koledzy, więc gdzieś tam też się grywało na czymś takim. Dobrze, tam chyba Z2 było. Z2? Z3, 4. Podliczymy później. Może podciągnąć tak, no tak, z 5 tak. Nawet może. Dobra, to powiedzmy, że przeszedłeś test. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki. Pierwszy komentator CSGO na świecie. Fanem sportu i sportu, dla którego smary śruby nie są straszne. Od Power Dance po Summoner's Rift. YouTube'owa kariera Nerwariana jest zakręcona jak dredy na jego głowie. Jak fan reggae poradzi sobie w bezwzględnym pojedynku maszyn i ludzi? Zobaczcie sami. Dzisiaj z Piotrkiem Izakiem Skowerskim podejmujemy się walk robotów. Walki robotów. To nie program. To petarda. Nowy sezon Walki robotów. We wtorki o 22 na DTX.